Dobry wieczór Państwu. Justyna Ostrowska. Witam bardzo serdecznie w programie na żywo Wybory samorządowe 2018. W dniu dzisiejszym mieszkańcy Pionek wybierali burmistrza miasta Pionki. Przypominamy, że o ten tytuł rywalizowało dwóch kandydatów, pan Robert Kowalczyk oraz Joanna Waklich. Na początek przypomnijmy frekwencję. Na godzinę 17 dwa tygodnie temu wynosiła 42%. W dniu dzisiejszym było to 35%, czyli wiadomo już, że frekwencja w drugiej turze jest mniejsza. Mamy już nieoficjalne wyniki z czterech komisji obwodowych i wyglądają następująco. W komisji obwodowej numer 1, czyli Technikum Zielone, zdecydowanie wygrał pan Robert Kowalczyk, 330 głosów, pani Joanna Klich 114. W komisji numer 4, czyli PSP numer 1, Robert Kowalczyk 311 głosów, pani Joanna Klich 125. W komisji obwodowej numer 7, czyli byłe publiczne gimnazjum numer 1, ulica Leśna, 319 pan Robert Kowalczyk, 112 pani Joanna Klich. I w czwartej komisji obwodowej numer 9, czyli liceum ogólnokształcące, 270 dla pana Roberta Kowalczyka, 143 dla pani Joanny Klich. Czyli zdecydowanie na chwilę obecną wygrywa pan Robert Kowalczyk. Korzystając z okazji, chciałabym państwa poinformować, przekazać smutną wiadomość. Dzisiaj zmarł Andrzej Mitan, honorowy obywatel miasta Pionki. Andrzej Mitan urodził się 20 października 1950 roku w Pionkach. Ukończył tu szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Dalszą naukę kontynuował m.in. na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Centrum Klubowym Politechniki Warszawskiej Riviera Remont, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Animacji Kultury MKiS oraz Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Związany był z międzynarodowym ruchem artystycznym Fluxus. W 1987 roku wspólnie z Cezarym Staniszewskim i Imetem Williamsem zorganizował w Warszawie Międzynarodowe Seminarium Sztuki, w którym uczestniczyło ponad 100 artystów z całego świata. Był kuratorem generalnym Mazowieckiego Festiwalu Artystów Powstanie Sztuki w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu w 2008 roku. Wydał 9 unikatowych płyt gramofonowych artystów i muzyków awangardowych. Swoją twórczość prezentował m.in. w Galerii Riviera Remont w Warszawie, Galerii Działań w Warszawie, Galerii Gianzo w Berlinie, Filharmonii Narodowej, Galerii Biblioteka w Legionowie, Galerii GR w Grójcu, Galerii Aspekty w Warszawie, Galerii AT w Poznaniu oraz w Moskwie, Belgradzie, Krakowie, Wrocławiu, Wiedniu, Zurichu, Sztokholmie, Budapeszcie, Nowym Jorku, Berlinie i wielu innych miastach na całym świecie. Odznaczony został m.in. medalem prezydenta Warszawy oraz honorowym odznaczeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony dla kultury polskiej w 2008 roku. W maju w 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której podjęta została uchwała o przyznaniu Andrzejowi Mitanowi tytułu honorowego obywatela miasta Pionki. To tyle na chwilę obecną. Zapraszamy państwa na kolejne wejście na żywo o godzinie 23:00. Mam nadzieję, że będziemy już mieli wtedy oficjalne wyniki i poinformujemy państwa, kto został burmistrzem miasta Pionki. A przypominam, na chwilę obecną prowadzi zdecydowanie pan Robert Kowalczyk. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.